Hellcat. Cześć, siemano, z tej strony Stach Epic. A to jest Fallout New Vegas. Ja wiem, że teraz trochę kamerą poruszyłem, ale mniejsza z tym. Musiałem poprawić myszkę w łapie, bo trochę niewygodnie się tak kamerę trzyma, ale wracamy do rozgrywki. Dalej próbujemy ustalić, kto jest tam szpiegiem wśród szeregów Republiki i... No, jesteśmy coraz tu bliżej, tak myślę, żeby poznać ostatni wariant tego wszystkiego. I to jedynie kolega chciał, żeby zdobyć zapasy medyczne. A jak uda się zrobić to wyzwanie, to pójdziemy w rozmowę z królami. I to już będzie nas prowadziło dalej w fabule, czyli... No, w stronę Republiki. Tak myślę, że właśnie będę wspierał Republikę w tym wszystkim. Przynajmniej w tej próbie. Nie wiem, czy będę próbował tak sam tego wszystkiego, jak już to wszystko skończę, czy będę to ciągnął, jak się seria zakończy. Zobaczę. Ale taki jest na razie plan, że tutaj zabieramy zapasy, kończymy zadanie ze szpiegiem i... Bierzemy się za sprawę Republiki odnośnie królów. Ja też słyszałem. Hey there. You looking to buy or sell? Bardziej jestem po zapasy medyczne, kolego. Here you go. Let him know he needs to make another payment if he wants more of this stuff. Czy jest coś specjalnego w tych zapasach? Well, painkillers are easy to come by, but it isn't easy finding iodine, allergy meds and a few of these other items. Why do you ask? Bo mogą być, żeby zrobić narkotyki. Really? Huh. Never thought of that. The Crimson Caravan isn't really in the drug business. To cześć. See ya. Dostanę za to punkty? Nie, nie dostaję punktu. No nic, dobra, trudno. A właśnie, a propos z tymi punktami. Będę musiał się udać do lekarza najbliższego, ewentualnie do bractwa się nawet udam, albo do doktora w Good Spring. Trzeba te minusy usunąć, bo to strasznie mnie denerwuje. Więc a może w sumie szybka podróż do Good Spring nie zaszkodzi i tak musimy do tego Cap Macaron wrócić. A Good Spring odwiedzić się raz na jakiś czas nie zaszkodzi. I tak się tu już nie zmienia, cały czas te same czaszki latają. Mam nadzieję, że doktorek tylko nie śpi. A nie śpisz. How are you holding up? Daję sobie radę, ale bym potrzebował. Sure, I can. Potrzebuję tego. Okej, serio się teraz pytam, dlaczego? Efekty. Czy ja mogę coś z tym alkoholem zrobić tak z ciekawości? Okej, teraz powinno zadziałać. Tak, tak, teraz działa. No. Po prostu złe klikłem. Okej, zostało to usunięte, a tu kombat został podwyższony. Jest w porządku. To wracamy do Cap Macaron. Jeszcze mamy to zadanie takie nieoznaczone, ale żeby zająć się zdobyciem, odzyskaniem, tak to jest to słowo, ciała od jednej osoby.
Nie, nie mogę z tego skorzystać, szkoda. Od jednego z żołnierzy, ale jeszcze tym się nie zajmowałem, bo nie mam bladego pojęcia, gdzie do końca pójść. Będę musiał dopytać. Ewentualnie sobie będę to robił poza nagrywaniem odcinka. Zobaczę. Jak na razie, no to też robię tak poza... mimo iż tego w zadaniach tak nie ma, ale no muszę to robić, żeby zadanie kontynuować. Więc się to tam zgadza. Ale już mam dość powoli chodzenia w jedną, drugą stronę. To już jest trochę denerwujące. Hej. Cześć. Joink. Dalej tu siedzi, tak, dalej tu siedzi. Ale że udało jej się zdobyć inny hełm niż reszta ma, ciekawie. Nie podoba mnie się to. No dobra. No, mam nadzieję, że to jest ostatnia rzecz, jaką chcesz. So you're back. Yep. Masz tu zapasy medyczne. See, you're practically stealing caps from me. This work is so easy. There's one more job. Jeszcze jedno. Complicated, but I think you're up to it. I need to get some stuff sorted around. It's gonna take me a day or two, so just stop back in a few days. Gdzieś coś tu niepokojącego? You mean other than some stranger with no military ID interrogating me inside our base? Did Boyd put you up to this? I'm so sick of this harassment. You tell her to stop wasting my time with this bullshit. No, I haven't seen anything suspicious. It's been business as usual. Aha, czyli on coś wie. Pawn shop in Westside called Miguel's. It's in Outer Vegas, northwest of the Strip. Well, I'm not. Come back tomorrow and the stuff will be ready to transport. Okej, okay, czyli chyba jednak coś wyciągnęliśmy z niego w końcu. Ale dobra, mogę zrobić jeszcze jedno zadanie dla ciebie. Żebyś mi dał spokój. Co mi przeszkadza? Jedyne co mi może przeszkadzać... to czas. Ale... czas wydaje się w porządku. Dobra. Wracamy. Do wędrówki. Na drugą stronę. Mam przeczucie, że będę musiał się tak czy srak cofnąć, bo jeżeli wspominali o wieży, to do tej wieży będę musiał się dostać. Tak czy srak, czy owak. Jep. Dobra. Dalej jest tu ciężki? Jest ciężki. A nie z tobą. A, kolega jest wyżej. Dobra. Czyli niepotrzebnie zaskoczyłem. Kolega jest gdzieś. O. You're back. Zauważyłeś coś niepokojącego? Now what kind of MP would I be if I didn't notice anything suspicious? I've had soldiers go AWOL, break-ins, thefts, you name it. Ktoś zaginął? Well, there's Anders. He's a ranger. That one's not suspicious so much as worrisome. He left on a dangerous assignment. Colonel Shu sent him out. Now I think he feels guilty not having any way to check up on him. Zależysz mi o nim powiedzieć? I don't know him very well myself. I seem to remember that he was the man to call on if you needed someone to get in and get out quietly. Colonel Shu would really be the person to talk to. Powiedz mi o włamaniach. Maybe break-in isn't the right word. We didn't find signs of forced entry, but I've had reports of someone sneaking into the control tower at night. It's probably just a meeting spot for a steamy military-based love affair. Kids today. But it bothers me that they didn't break in. It means they have an access code. Most soldiers around the base don't have that. Dałabyś mi może krótko zobaczyć, co się dzieje? Sure, if you want to investigate. It's not like there's anything to steal up there. Just a bunch of old communications equipment. If you can find out any more, I'd be interested to hear it. There's something about this I really don't like.
And if I weren't tied up here, I'd be staking it out personally. Okej, dzięki. Yep. Okej, mamy klucz. Good. W końcu możemy się tam dostać. Okej, gdzie to mnie prowadzi tym razem? Wait a minute. No ja chyba serio byłem tępy, że tego, że mnie zauważył. Dobra, która jest godzina? Czy zdążymy dziada znaleźć? Nie, jest druga. Ale zobaczmy. Może chłop jeszcze się zasiedział. Może coś zdołamy podsłuchać. A jak nie, to się wyjdzie i poczekamy do pierwszej. I to nic nie zaszkodzi. Ale ktoś tam już jest, tak. Dobra. Co nie? Lupa, this is Frumentarius Picus. Over. Go ahead, Picus. Afternoon patrol enters Fiend territory at 1300. Have them mind that stretch. 10-4, Picus. Fiends will be alerted. Roger, Lupa. What's the status of your primary mission, Picus? Charges are set. Detonation will occur as the train leaves the station. Over. How long? Couple of minutes. Over. 10-4. Keep us updated. 10-4. Kolego, jesteś w dość opłakanej pozycji teraz. I to dosłownie. Plazmówkę już mam gotową. What are you doing here? You don't have clearance. Czyżby? Nie powinien na ciebie też tu być. Really? And how would you know where I'm supposed to be? Słyszałem, że ktoś się włamuje do tej wieży nocą. Wychodzi na to, że to ty. I don't know what you mean. Czyżby? Cóż? Już jesteś na czerwono, więc mogę strzelać. Nawet się nie postarałeś, kolego, no wiesz ty co? Się to zniszczyć. Dobra. Kod aktywacyjny beret. Nie. Nic tu nie muszę, nic tu chyba nie muszę więcej. Dobra, wychodzimy. Dostałem chyba jakieś zadanie, żeby znaleźć bombę czy coś, tak? O. Czy to jest coś na czas? Mam nadzieję, że nie. Proszę, niech to nie jest na czas. Gdzie ta bomba? Gdzie ta bomba? Czy ja mam wyjść? Something I can do for you? Nie, nie ty. Guka, znowu. Gdzie jest bomba? To chyba tędy. Tak, to jest tutaj. Gra w środku. Tak. Wprowadź kod dezaktywacyjny. Uff.
Dobra. Uratowana. Uratowana sytuacja. Oni stąd chyba mają dość szybką jazdę na strip, wychodzi na to. I to dosłownie szybką jazdę gdzieś. W razie ataków. Tak jakby niekoniecznie pancerne pociągi. Ciekawie. Ale dobra, udało się. No, nawet nie mogę zabrać sensu Saparilli, no wiecie wy co. No dobra. Kolega jest na dole. You're back. Tak, wróciłem. Not the kind of things you like to see go missing. No witnesses yet. I've got my money on Sergeant Contreras, who's supposed to be in charge of distribution, the little weasel. But he's too slick to let anyone catch him doing it. We've searched his possessions a dozen times. Nothing. Good. The more guns you can recover, the more I'll be able to use to shoot Contreras for being inept. Okay. Brzmi jak kolejne zadanie, które pewnie mi za chwilę wyskoczy. Albo i nie. No dobra. Z kapralem chyba? Something I can do for you? Yes, what is it? Nie będziecie już mieli problemu z informacjami, które wam kradną. No. What happened? Był w Legionie. Chciał mam dowód na to, że chciał wysadzić linię kolejową. Curtis? He's been in the NCR long before our conflict with the Legion. There's just no way. I hope you're mistaken, but somehow I don't think so. It explained a lot. This is much worse than anyone expected. There could be others, too. You've done everything that was asked of you. You have my personal thanks for this. And I'll make sure you receive the credit you deserve. Bye. Czyli to wszystko? Chyba tak. Ile dostałem za to punktów w ogóle tak? No, trochę jeszcze brakuje do tego 20 poziomu, ale może to nabijemy dość szybko. Dobra. Co miałem? To królów ich. Więc wychodzimy. Później muszę pamiętać, żeby tu wrócić i ewentualnie załatwić jego zadanie tam kolegi i odnaleźć to ciało. Ale jak na razie zajmijmy się sprawą królów. A właśnie, bo tu ludzie lubią wyłazić. O właśnie, już tutaj bójkę czerwonych ikonek. To jesteś ty? I na co wam to jest? Serio, ja się pytam. Nie możecie dać ze spokoju. Boże święty. W sensie, no wiem, darmowe punkty, ale bez przesady. Czy jednak musiałem tu wejść? No dobra. Można i tak. Tak, królowie. Hi. Zobaczmy, co tutaj mamy zrobić. Ty jesteś ten, z którym miałbym zrobić jakiś wypadek, ale może nie. Chyba nie tu. Tędy. Czarny klucz. Chyba muszę z nim porozmawiać, aby mnie wpuścił. Chłopie, wpuść mnie. Co mamy tutaj? Another petitioner for the king?
Tak, chciałem zobaczyć kula, jeżeli to możliwe. Anything's possible, I suppose. How much is it worth to you to meet the big man? Jestem nowy i chcę wzbudzić respekt, chyba? Coś takiego? You know what? I like you. Half the people around here, they forget who runs this place. Head on through. The king is the bored-looking guy by the stage. Can't fucking miss him. Okay, to jest it sounds like the NCR and the Legion are both gearing up for a fight. Robopisek! Okay, a ty jesteś... Królem, wychodzi na to. Look, Rexy, someone new's come to see us. Poor boy. He hasn't been feeling well lately. I'm the king. What can I do for you? Chcę, żebyś przestał tam nękać ludzi z mieszkańców Republiki w Freeside. So, I'm supposed to just start giving in to the demands of random strangers that come in here, huh? I don't think so. You want something from me? You're gonna have to earn it. It just so happens that I got a few things I need taken care of. So, what do you say? Co takiego? I'll start you off with something easy. Did you notice the bodyguards for hire near the gates when you entered Freeside? It's good money if you can stay alive long enough. Freeside's not as safe as it used to be, so the money is well earned. Usually well earned, that is. Recently, my man tell me that one of those bodyguards, a fella named Oris, is making a little too much money. He's making a killing in repeat business. Once someone hires him, they never want anyone else. I want you to find out why. Specifically, I want you to hire him. Play the part of an innocent tourist and follow his lead. If nothing happens, so be it. But I'm guessing things won't go so smoothly. Call it a hunch. So, what do you say? Dlaczego tak bardzo jesteś tym zainteresowany? You may have noticed that some of those guards out there are kings too. I'm just looking out for my men. I'm not trying to get some kind of unfair advantage. I just want a level playing field for my boys. So, what do you say? Dlaczego twoi ludzie nie mogą się tym zająć? I've tried, but he can smell a king a mile away. Probably knows all our faces by now. He's not a stupid man, I'll give him that. What I need is someone he won't recognize, which makes you perfect. So are you gonna take... No dobra. Okay then. Once you part ways, return here. I look forward to hearing your report. Oh, and take this to cover the hiring cost. This talk is someone going into a lucky 38 to talk. Pokaż mi to jeszcze raz. Wróć do ambasady, że powiedz, że oni nie przestaną. Jeszcze trochę czasu, to mogę się tym zająć. Musimy kogoś zatrudnić. Mam nadzieję, że te 200 to wystarczą. Mam swoje sprawy na głowie, młody. I wyłączyły się światła. Nic dziwnego, w końcu już jest dzień. Bierze mięso, a ty kto? Morning. Przestaniesz mi latać? Z tobą chcę. If you need to cross Freeside, no one will keep you safer than I will. Jak dużo za twoje usługi? 200 caps gets you my watchful eye for a trip to the South Gate. Dobra. Done and done. I want to mention a few things up front. In order to ensure your safety, I need you to follow my instructions to the letter. We'll be heading down the main street here the whole way down.
No detours. You go off sightseeing, and I go off to find another customer. I'll keep a brisk pace, so try not to fall behind. Now let's head out. Dobra. Tajemnicze zachowanie, mówi. To your left here is the old Mormon fort. You get roughed up, the followers there will patch you right up. Not that I ever need their services. Up ahead on the next block is where the kings hang out. Don't let them scare you. They don't outnumber you 5-1, you'll be fine. Down to the right here is the fun part of town. You haven't seen Freeside till you've been to the Wrangler. To nie wygląda nic dziwnie z jego zachowaniem na razie. Hey, slow down. I don't like the look of some of those men ahead. Let's take a different way around. Niech ci będzie. No, że on wie, że ja mam tą plazmówkę i zdaję sobie sprawę, że mogę go też zniszczyć. Co to ma broń znaczyć? Też mam spluwę. No, biegnie, biegnie. Coś ty. Nothing to worry about. If you had hired one of those other hacks, you'd be up to your ass in low life right about now. Strzeliłeś tylko 3 strzały, a było ich 4. Tak, zgadzam się. Noticed that, did you? I keenly aimed one of the shots through some soft tissue of one of them to hit the man behind him. Albo robisz fałszywy biznes. That's an interesting theory you've got there. I'd suggest you keep it to yourself. Let's get moving. I ought to take my chances and kill you right here, but you may be right. Here, take this. Don't think this is over, though. I'll have that money back, out of your hide if I have to. Spróbuj. Uuu, więcej money. Nice. Quick study of the body reveals that this folk is still alive and remember. I udaje, by być martwym. Nice try! Ale mission complete. Teraz tylko szybko wrócić do króla i miejmy nadzieję, że nie ma tych zadań za dużo, max 3, to żeby skończyć szybko. Kogo tu mamy? Tak, szykują się na walkę, uwierz mi. Witam króla. What do you have for me? So that's how it happens. Tak. Okay then, I'll have some guys pull him off the street when no one's looking. You've shown me something, so maybe you can help me with a matter that's a little more important. A lot of folks around these parts who've been here a while resent the sheer number of people that have come into the area since the strip was built. In turn, the newcomers, most of whom come from the NCR, have gotten ornery from being resented. Sometimes things get violent. This is one of those occasions. Recently, a few friends of mine were attacked. And I want you to find out who did it. Words come that they just woke up over at the old Mormon fort just north of here. Head on over, see if they remember anything. Pójdę się rozejrzeć, jak tylko
Będę miał chwilę. Good. Return here when you found something. Okej. Czyli znowu znikamy. What's up? Mapa. A to tylko się przejść. Dobra. Da, da, da. Okej, sorry, ja za chwilę tego szczura pierdzielę. Ja, bo przecież za nim zawsze jakiś chłopak biegł. Gdzie jest ten chłopak? Gdzie jest ta chłopaczyna? Tylko za tym szczurem biega. Ten szczur coś temu chłopakowi zrobił. Albo chłopak się po prostu oddalił od tego szczura. W sensie widziałem, że on wtedy tu biegł, gdzie on jest teraz. Czy ten gryzoń zagryzł tego chłopaka na śmierć, czy co? Nie możecie dać mnie spokoju. Mam nadzieję, że temu chłopakowi wszystko ok jest. Że nic mu się nie stało. Ale dobra. Tam są krwawy, dobra. Chyba musimy wejść do środka. Zobaczmy. Are you okay? We're gonna have rat tonight. Tak, to jest tutaj. I chyba z wami muszę porozmawiać. What is it? Can't you see I want to be left alone with my friend here? Chciał, żebym się rozejrzał na temat waszego ataku. Oh, that's different then. How can I help? I'll do anything to get the bastards that did this. Co możesz powiedzieć na temat ataku? Well, it happened at night, around 11. We'd recently made some caps off a bit of scrap we found and wanted to invest it wisely. As we were leaving the Wrangler, we must have taken a wrong turn and ended up in the squatter side of town. From out of nowhere, these big guys show up and start barking questions at us, wanted to know if we were locals. The kid there's about as proud as a local around here gets, and started yelling back at him. Then all hell broke loose. Kid got the worst of it. Sad to say. Czy pamiętasz coś na temat tych ludzi, co was zaatakowali? They were big guys, young too. No old geezers like me. Hell, none of them looked even half my age. I was mostly face down in the dirt, begging for my life when it happened, so I only got a quick look at them. Muszę iść. I hope you find the bastards that did this. If you want, try asking my friend Wayne over there about them. He saw more than I did. Wayne, it's okay. The king sent him. Morning. No, rzeczywiście. Nawet nie mogę z nim porozmawiać. That true? Did the king really send you? Tak, przysłał. Jest coś, co możesz mi powiedzieć na ten temat, żebym mógł pomóc? I don't really know what else I can add. There were a bunch of guys, better dressed than most freesiders, I guess. That help? Chyba trochę, dzięki. Sorry I couldn't help more, especially since you're being so nice. Hey, wait, I just remembered something. I might have heard one of the guys that attacked us call another by name. We had just about had it when one of them said, Hey Lou, we gotta go. At least I think he said Lou. Might have been something else. Now that I think of it, he said Lou something, something with a T. Tenant, that's what he called him, Lieutenant. He probably said Lieutenant Wayne. The boy means well, but he's dumb as a mutant sometimes. Lieutenant. Hello. To jest trochę podejrzana sprawa. O, już jest chłopak z nożem. Już biegnie za szczurem. Jestem ciekaw. No, wiecie co, mam pomysł. Zapisz. Zobaczy, co się stanie, jak tego szczura pierdolę.
I pojęć. Dlaczego? Hej. Thanks, mister. O. Okej, czyli się tu nic nie stało, a ja wyczyściłem. W sensie, no, mogę mu zabić szczura, medzie, nie wiem, co z tym szczurem chcę robić. Dobra. Ja mogę wrócić do króla. No dobra. Jest król na miejscu? Have you found anything out? Or were you just here to chat? Zostali zaatakowani przez żołnierzy. Jeden z nich został zidentyfikowany przez jego stopień. Bunch of soldier boys, huh? They usually don't come around these parts since their big base is on the other side of the strip. If they're coming over here now, it's got to be for a reason. I didn't want to believe the rumors that they're looking to take over Vegas, but now, if something big is going down, I'm sure rumors of it will have spread. Ask around. Particularly in the squatter areas where the NCR folk hang. You might also mosey on over to the Mormon fort and chat Julie Farkas up. The followers tend to be in the know about these things. Just don't ask her what to do about it. She'll probably ask you to hug someone or something. If you say so. Hey. Możemy pójść porozmawiać z... Mogę porozmawiać z wyznawcami, nie widzę problemu, aby tego nie robić. Która to jest osoba? Tu jesteś chyba ty. Are you here to drop off medical supplies? Leave them with the rest in the middle of the courtyard. Wiesz coś na temat żołnierzy Republiki na Freeside? Only a little. A friend of mine, Major Elizabeth Kieran, has been handing out supplies to the poor a little west of here. What about it? Możesz coś powiedzieć na ich temat? I know something's got them riled up, but I've been too busy with other matters to really look into it. If you're looking into the matter, talk to Elizabeth. She's in charge of the operations here in Freeside, though she won't open up to you right away. If Elizabeth holds out on you, tell her that I sent you. She should be a little more forthcoming if you mention my name. Was there anything else you wanted to talk about? To wszystko. Okej, czyli mamy kolejne tropy. Okej, mamy dwa kolejne. Kolejne miejsce do znalezienia. Wy jesteście strażnikami. Okej. Nie mam nic do pytań. Ale dobra. Teraz pytanie, gdzie jest co? World map. Wydaje się, jakby było coś w tą stronę. Może pójdę to zobaczyć. A to jest chyba ten budynek. Dobra. Zobaczmy. O, patrzcie, czyli tu jest wejście, no. To zmienia postać rzeczy. To nie wiedziałem, że tak się da tu dostać, ale okej. Chyba Gunrunners. Tutaj?
Chyba nie tu nawet. Ja poszedłbym nie w to miejsce, co powinienem. Jep. Albo nawet... Nie wiem, zobaczymy. Znaczy, połączyli swoją barykadę z tym murem i jest okej. Okay. Zobaczmy. Młodzież tu chcą, żeby... Tutaj coś jest. Halo? Jest ktoś tutaj? Z tobą może? Hello. Don't think I've seen your face before. Are you a citizen of the NCR? Tak, no spróbujmy go okłamać. You don't look like you're from around here, so I guess I can believe that. Just head to the northwest part of town by the old train station. We start handing out supplies at 6 every night. There'll be some guards by the door, but just remember that the password is hope, and they'll let you by right quick. Ciekawe. To jest... Tak, to się dalej do tego zalicza. Dobra, czyli tu jest coś od 6. Czy ja mam z nim rozmawiać dalej? Co czas mam z tobą rozmawiać, sens? Hello again. Remember to stop by one of these nights. Northwest. Old train station. No dobra, no, whatever. Chyba nie tu. Czy ty za mną chodzisz? What do you need? Co ty za mną łazisz? Jeżeli on chce mnie określić, to jestem spierniczem. Chyba trzeba znaleźć tych od Republiki, serio. Tutaj coś jeszcze będzie, bo tu mnie gdzieś kieruje. Coś tu jest. Chyba jest to od Republiki, koleżanka. A nie, to nie jest od Republiki. Ty jesteś? No. You look like a person in need of a good meal. You wouldn't happen to be an NCR citizen, would you? No jestem. Now, it's not that I don't believe you, but I'm gonna have to give you a little quiz to verify your citizenship status. That okay with you? No to mów. That's a good attitude. I'm sure you'll do fine. These are just a few questions that just about anyone in the NCR would know. All right, here we go. First question. Who was the most popular president in NCR history? Peterson, Tibbett, Kimball, or Tandy? Ja to gdzieś słyszałem, to była chyba Tandy? Tak się zdaje. Uh-huh. Okay, second question. What was the original name of the NCR capital? Aradesh, Shady Sands, the Boneyard, or Vault 13? Ja to pamiętam, bo to oglądałem gdzieś. To chyba... Albo też słyszałem gdzieś kupy. To chyba było to. Right. Fine, then last question. What animal is on the NCR's flag? A two-headed bear, an eagle, a two-headed snake, or a two-tailed lion? Niedźwiedź. Good. You passed with flying colors. I told you it'd be fine. I expect you're wanting to know about that meal then, huh? We're located up by the old train station in the northwest part of town. Just tell the guards hope and they'll let you through. Best of luck to you. Okay. I musimy się gdzieś udać, ale powinienem już zakończyć ten odcinek, bo już jest ta godzina, nie godzina, ten czas, żeby zakończyć. Więc chyba zakończymy. Jedyne co to może znajdę to. Nie interesuje mnie to, młody. Weźmy sobie post. No nie mam tu wchodzić, no.
Nie wiem, gdzie ja mam wejść, kurczę. Kierują mnie w różne miejsca i domyśl się. Może rzeczywiście muszę tutaj się dostać, nie wiem. No nic, zobaczymy. Zatrzymię się po prostu jeszcze raz w tym miejscu i... chyba tu zakończę. Więc dzięki, że byliście. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. I pa.